pani by zrobiła, gdyby pani córka zaczęła występować w filmach erotycznych? Cześć kochani! Witajcie na kanale! O matko i córko! Witamy was w kolejnym odcinku na naszym kanale i tym samym witamy was w nowej serii. Rozpoczynamy nową serię, która będzie się nazywała Pytania do mamy z punktu widzenia mamy, z perspektywy mamy, co na to mama, co sądzi o tym mama. Dokładnej nazwy jeszcze nie znamy, jeszcze jej nie mamy. Dopiero przy publikacji odcinka po prostu zdecydujemy się na jedną z nich. I na czym to wszystko w ogóle będzie polegało? Otóż przed każdym odcinkiem będziemy dawały na Instagrama ankietę, w której będziecie mogli napisać swoje pytanie do mojej mamy. Pytanie, które dotyczy konkretnie naszego duetu albo waszej sytuacji w domu, o której chcielibyście porozmawiać z nami, co o tym sądzicie, jak my byśmy, znaczy w tym przypadku moja mama, jakby na to zareagowała, albo też wyjaśni wam może właśnie, czym kieruje się, czym może kierować się mama, na przykład zakazując albo nakazując wam jakąś sprawę. Także tutaj pełne pole do popisu ma moja mama. No i będziemy starały się wam jakoś pomóc, troszkę wam ułatwić życie. Myślę, że taka seria jest potrzebna, więc cieszę się, że po prostu zdecydowałyśmy się wreszcie na to, żeby ją rozpocząć. No i jak się czujesz przed? Kochani, muszę wam powiedzieć, że nigdy przed nagrywaniem odcinka nie stresowałam się tak bardzo jak teraz. Czuję po sobie... Czujesz presję? Czuję, tak, czuję na swoich ramionach ciężar odpowiedzialności. Mam nadzieję, że podołam. Trzymamy za to kciuki i nie przedłużając, zaczynamy. Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie? Prosto z mostu. Nie owijać niczego w bawełnę, nie wmawiać dzieciom, że pochodzą z kapusty, od bociana, albo że nie twoja sprawa, albo że dowiesz się, jak będziesz w odpowiednim wieku. Dziecko po prostu, jak ma kilka lat, zaczyna się interesować swoim pochodzeniem, skąd się wzięło. Zaczyna już gdzieś tam się w jego mózgu rodzić pytanie, które zazwyczaj w którymś momencie wypowiada na głos i tak też było u Pauliny i po prostu prosto z mostu mówiłam, że oczywiście wszystko dostosowując do wieku, ja to cały czas powtarzam, dostosowując do wieku, po prostu gdy Paulina może pierwszy raz zapytała skąd się wzięłam, no to wystarczyło jej powiedzieć, że była u mnie w brzuszku, no bo widziała może zdjęcia, jak miała te 5 lat, już kumała, że na tych zdjęciach jest jakaś gruba ta mama i miałam podstawy do tego, żeby jej udokumentować po prostu to, że faktycznie w tym brzuszku była, bo ten brzuszek był duży, więc uwierzyła. Po prostu ale cały później czas było, o seksie później było mówiłam. Pytanie, ja się miałam w tym odcinku nie odzywać, ale nie dam rady. Było później pytanie, ale jak się w tym brzuchu znalazłam? No i wtedy już było ciężej i ja pamiętam, że bardzo fajnie zareagowałaś. I ja jakby też będę tak chyba moim dzieciom w przyszłości mówić. Powiedziałaś, że mamusia i tatuś musieli się bardzo kochać. No ale ja mówię, no ale ja też kocham i co, będę miała dziecko w brzuchu, a ty powiedziałaś, że nie. Mamusia i tatuś muszą być nago laska i się wtedy przytulać. No i dla mnie to było no przecież no oczywiste, no bo ja tak nie robię, dlatego nie mam dziecka w brzuchu, nie? No i proszę bardzo. I niby normalne, a jednak... I jednak była w tym prawda, no bo musieli być nago lasa, tak jak to mówiła, nago laska zawsze mówiła, więc musieli być nago, żeby to dziecko było, ale jakby nie powiedziała mi tego tak dosadnie, ale tak odpowiedź mi wystarczyła na długie lata. No i powiedziałam prawdę, uchyliłam rąbka tajemnicy, bo powiedziałam, że jej nago laska, czyli już wiedziała, że dostała odpowiedź taką niecodzienną, że coś tam się musi dziać, skoro są nago laska. Widocznie dziecku to wystarczyło. Może po prostu wtedy nie chciałam Paulinę oszukiwać. Zdawałam sobie sprawę z tego, że różne dzieci różne rzeczy widzą, różne rzeczy do ich rączek małych trafiają i gdybym na przykład Paulinie nie powiedziała, że nago laska, a jakiś tam 6-7-latek dorwałby może jakieś gazety, może jakieś filmy, gdzieś tam może jakąś scenę
zobaczył w telewizji, no to on by mógł zakwestionować to, co Paulina mówi. Gdyby... No i wtedy mama nie byłaby dla mnie autorytetem, nie byłaby dla mnie wiarygodna. Dokładnie. A jednak jak moja mama mi opowiadała o takich rzeczach, to dla mnie była po prostu bóstwem, nie? Wow, ona wie tyle rzeczy, wow, ona mi mówi prawdę, no, była dla mnie, jakby to powiedzieć, jedynym rzetelnym, sprawdzonym źródłem informacji. No i proszę bardzo, i no o to tak. Mi chodziło. No i nie potrzebowałam po prostu szukać w internecie na przykład, bo miałam już komputer, ale i miałam dostęp do internetu i nie musiałam wklikiwać, skąd się bierze dziecko, bo miałam odpowiedź u mamy, a w tych czasach trzeba o tym pamiętać, że dziecko może sobie duże rzeczy wklikać. Pamiętajmy o tym, że dziecko, które ma 3 latka nawet, potrafi sobie włączyć gierkę, więc jak już się nauczy pisać, to sobie wklika. Co więc trzeba zaspokoić jego ciekawość, żeby już to dziecko nie musiało drążyć dalej. W jaki sposób pocieszyć córkę po trudnym rozstaniu z chłopakiem? To jest bardzo trudne pytanie, bo wiadomo, tutaj emocje buzują, łzy się leją. Na pewno trzeba pozwolić dziecku dać się wypłakać, żeby te emocje troszeczkę zeszły. Trzeba okazać wsparcie, trzeba dziecku powiedzieć, że się czuwa, że jest się na posterunku, że w sytuacji, kiedy będzie potrzebować się wygadać, wypłakać na ramieniu mamy, taty, no to to ramię jest zawsze do dyspozycji. To jest chyba najważniejsze. No i po jakimś czasie, gdy już te emocje tak opadną, no to trzeba powiedzieć, że na tym jednym chłopaku świat się nie kończy, że przyjdzie taki moment, kiedy o nim zapomni. Trzeba to dziecku tłumaczyć, że to nie jest koniec świata. Jest ciężko i trzeba ważyć słowa, no bo tu są emocje po dwóch stronach. Z jednej strony matka, która cierpi, patrząc na to, jak jej dziecko cierpi. Z drugiej strony to dziecko, które opłakuje tą swoją życiową porażkę. No, najważniejsze to pokazać chyba wsparcie, że się jest i że się czuwa i że jest i że można się wyżalić, wypłakać, przytulić i trzeba dostosować to do tego, czego dziecko akurat w tym momencie potrzebuje. Ale to jest bardzo trudna i bardzo delikatna sprawa. To wszystko zależy chyba też od tego, jaki charakter ma ta druga osoba, ta dziewczyna, no bo tu akurat było konkretnie pytanie o córkę. No ja na przykład chciałabym też po czasie, nie od razu, ale takiej rozmowy na zasadzie, no to teraz zrób sobie rachunek sumienia, pomyśl co w tym związku, który już się zakończył, do którego nie ma co wracać, było w porządku, co było nie w porządku, żeby nie popełnić tego błędu drugi raz. Tak. Pomyśl sobie, czego oczekujesz od innego partnera, czy tam partnerki, za którą się będziesz rozglądać. Czy twoje zachowanie było w porządku, bo to zawsze każdy kij ma dwa końce, prawda? Tak, że może zerwał chłopak, bo po prostu poszedł do innej dziewczyny, bo taki miał kaprys, ale z drugiej strony ta dziewczyna też mogła jakby coś w tym związku zrobić takiego, że nie odpowiadał temu chłopakowi. Więc zastanowić się właśnie, może porobić jakieś takie quizy troszkę na śmiesznie, jaki jest twój język miłości. Ja bym na przykład się bardzo tak ucieszyła, jakbym usiadła za mną i sobie tak pośmieszkowała troszkę z tego, jakim typem miłości jakby jestem. I myślę, że taki quiz będzie takim trochę rozładowaniem emocji, bo zastanawiam się wtedy nad sobą. Czy ja bym chciała dostawać kwiaty, czy chciałabym dostawać prezenty, czy chciałabym wyjeżdżać na wycieczki, co dla mnie jest ważne, co lubię właśnie, gdy ta druga osoba robi, czy wolę jak widzieć jakieś gesty w stylu właśnie dostawać prezenty, czy wolę jak mnie dotyka, czy daje mi buziaczka, czy coś. Więc myślę, że to jest takie trochę rozładowanie emocji, ale mimo wszystko zostaje też w głowie taka myśl, czego chcę w przyszłości dla siebie, nie? Więc... No proszę bardzo, na to bym nie wpadła. No. Tak mi się wydaje, że to by było też w porządku. Możecie tego spróbować, dziewczyny. Jak zareagować, gdy moja nastoletnia córka wróciła po imprezie pijana do domu, a nie jest pełnoletnia? Ja nie miałam takiej sytuacji. Ale zawsze mi mówiłaś, jakbyś zareagowała. Nie pamiętam, przypomnij mi. Serio? To jest twój odcinek, a ja ci tutaj tak pomagam dzisiaj. Ale spoko, to za pierwszym razem, później oddam ci pałeczkę całkowicie. No mi zawsze mówiłaś, no, że
na pewno będziesz się... Znaczy tak, że na pewno nie będziesz ze mną na ten temat rozmawiała, jak przyjdę pijana, no bo to nie ma tak sensu. Nie ma sensu. Tak, tak. Ja mówię, no ale jakby zareagowała, jakbym się zobaczyła taką pijaną. I moja mama zawsze powiedziała tak po prostu szczerze, no. Nie wiem, może bym się zaśmiała, bo mogłabyś być w różnym stanie, różnie pijani ludzie się zachowują. No. Ale zła bym była na drugi dzień. I wtedy nie chciałabyś pić znowu. Znaczy tak, no trzeba dzieciakom tłumaczyć, że to nie jest dobre pić w młodym wieku, prawda? Ja Paulinie, z tego co pamiętam, bo to naprawdę już był jakiś, to było jakiś czas temu, więc... No. Więc nie mam tego na świeżo, ale z tego co pamiętam, to mówiłam jej, że na wszystko jest odpowiedni czas. Że co się odwlecze, to nie ucieczy, prawda? Tak. Że nie musi naśladować ślepo swoich koleżanek, że nie musi postępować tak jak one. Nawet jeżeli one piją, no to ty możesz i masz prawo powiedzieć nie. Nie musisz od razu wychodzić z tego towarzystwa, ale możesz powiedzieć, że nie chcesz tego robić. I na to zawsze liczyłam i to zawsze od Pauliny dostawałam, bo tak jak mówię, jeżeli coś przeskrobała, gdy spała u koleżanki i ja jej nie widziałam, no to nie powiedziała mi tego do dziś. Ale ja w stanie upojenia alkoholowego Pauliny nie widziałam. Także no, do podsumowując, trzeba być z dzieckiem zawsze szczerym i trzeba z dzieciakiem rozmawiać. Trzeba pokazywać, że to nie jest dobre. Ale nie, pamiętam jedną sytuację. Przypomnij. Wróciłam z kolonii i ci powiedziałam, że wypiłam drinka. Nie pamiętam. No, bo ty się mnie pytałaś i co, no bo tam były imprezy, bo byli starsi ludzie też z nami. Aha. Ja tam byłam, no miałam ile, 17 lat, czy jakoś aha, tak. Aha, i aha, ten, tak, no. Mhm. I ty się zapytałaś, czy ja coś piłam i to było takie, tak miło przyszło do pokoju właśnie, bo ona przed kolonią mi mówiła, żebym tam na siebie uważała, że wszystko jej mam mówić, że mam się nie krępować, że jak coś się wydarzy i tak dalej. I to było ważniejsze, nie takie, nie pij, bo coś tam, zakazany owoc smakuje najlepiej. Więc ja też je zachęcam do tego, żeby mama teraz mówiła, Tomasz, nabij się piwo, bo u mnie tak nigdy nie było. Mm. Nigdy. Ale mama, jak wróciła z tych wakacji, wiedziała, że tam będę sama i że jej kontrola nic mi po prostu nie da. I ona przyszła do pokoju i powiedziała, no jak było? No i oczywiście zapytała się o takie sprawy bardziej intymne, a później przeszła do alkoholu. I pytała, co ten alkohol był. No i ja mówię, że pili w pokoju. I ona mówi, i co, próbowałaś? Ja mówię, no wiesz co, wypiłam drinka. No i mama po prostu powiedziałaś, że... Znaczy, to nie, właśnie nie skarciłaś mnie za to. Powiedziałaś, okej, to było na wakacjach, no ale ja potem już jakby nigdy też tego alkoholu nie piłam, więc to wszystko należy zastosować do tego, jakie się ma dziecko. Bo ty wiedziałaś, że ja po prostu... Jesteś mądrą. Tak, no i... I wypiłam, znaczy nawet pamiętam, że to był jakiś taki, wiesz, no strasznie słaby, ja chyba nawet go nie dopijam do końca, ja po prostu byłam taka zestresowana, że tego drinka piję, że wiesz o co chodzi. No bo ja taka byłam, więc ty sobie zdawałaś sprawę z tego, że ja po prostu nie popłynę dalej i dla mnie to było, spróbowałam, dobra, fajnie, mam co wspominać, już nie chcę, nie? I czekałam do 18, no ale... To wszystko trzeba wyczuć. No jak widzicie, kochani, u nas w domu było naprawdę dużo zasad. To nie było tak, jak myślicie, że Paulina miała w domu jak w raju i na wszystko jej pozwalaliśmy. Także wszystko było dostosowane do jej wieku, ale bardzo dużo o wszystkim rozmawiałyśmy. Takie rzeczy, wydaje mi się, trzeba wpajać dzieciakom, żeby miały swoje zdanie na zachowanie innych. Mhm. Żeby umiały się odnaleźć. Jeżeli chcesz coś robić i chcesz przeskrobać, proszę bardzo, zrób to, ale musisz mieć świadomość tego, że poniesiesz jakieś konsekwencje. Prawda? Tak, jeżeli będziesz powtarzał. Tak, jeżeli pójdziesz na dyskotekę i się upijesz, okej, okay, ale będą konsekwencje. To nie pójdzie tak luzem. Także jak chcesz pożyć, proszę cię bardzo, ale konsekwencje będą. Czy odczuwała pani kiedyś zazdrość w stosunku do Pauliny? Chodzi tutaj o taką lekką rywalizację. Czy poczułaś we mnie konkurentkę? Jak zrobić coś, żeby nie mieć takiego uczucia względem swojego dziecka? Ukłucie zazdrości miałam. Ukłucie zazdrości miałam. Ale nie takie, żeby to wzbudzić we mnie negatywne emocje.
To była taka zazdrość połączona z podziwem i z dumą. Jak zobaczyłam Cię właśnie na tej sesji zdjęciowej, zobaczyłam te zdjęcia, o których właśnie mowa była ostatnio. I to było coś takiego, mówię, wow, ale Ty pięknie wyglądasz. O, i mam zazdrość, wiem kiedy zazdroszę. I to wszystko jest właśnie na zdjęciach. Na sesjach zdjęciowych, wtedy kiedy robimy zdjęcia. Ja zazdroszczę Paulinie i to jest taka naprawdę zdrowa zazdrość, bo ja na nią patrzę nie z zawiścią, ale z taką czystą zazdrością, że ja też bym tak chciała. I to jest coś, czego Ci zazdroszczę, to właśnie poruszanie się przed obiektywem. Że Ty na jednym zdjęciu, znaczy w jednej pozie, w jednej stylizacji albo w jednym zdjęciu, które chcemy w jakiś sposób ograć, pokazać radość albo smutek, albo miłość, albo przywiązanie, bo zawsze przy zdjęciach jest jakiś cel, prawda? I Ty umiesz to po prostu idealnie zrobić, idealnie umiesz się w taką postać wcielić. Idealnie umiesz pokazać te emocje. Jak mówimy, dobra, to to zdjęcie będzie zabawne, wygłupiamy się, to Ty umiesz się wygłupiać na tysiące sposobów. A ja zawsze z Ciebie czerpię, ja Cię obserwuję, ja mówię, dobra, ona zrobiła tak, 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 dobra, to ja spróbuję, żeby było inaczej, to tą rękę dam tam, nie? Żeby było inaczej, żeby nie było, że zgapiam, nie? Ale to jest coś, co, czego jej zazdroszczę, bo to, że ją podziwiam w wielu aspektach, na kilku płaszczyznach, no to, to Cię podziwiam, tego Ci nie zazdroszczę. Ale czy w domu jakąś taką konkurentkę we mnie, nie wiem, właśnie, że moja córka ma, nie wiem, lepszą figurę ode mnie i co teraz, wiesz o co chodzi? Nie, tak, to tak, nie ma zazdrości. Na przykład, albo, jest. O Boże, spędza więcej czasu z moim mężem, on kocha ją bardziej, bo wiesz, różne sytuacje są w domu, nie? Tak. Nie, o córkę bym, o ciebie bym nie była zazdrosna. No ty spędzasz akurat więcej czasu ze mną. Ale jak byłam młodsza, na przykład te czytanie na dobranoc, te wyciąganie z wanny. No jak byłaś malutka, no to faktycznie do takich ważnych rzeczy wybierała tatę. Fakt. I wtedy taka zazdrość matczyna była. Ale nie, chyba... nie był to powód do kłótni na przykład między tobą i tatą. No absolutnie. Znaczy wiecie, serce mamy i żony się raduje, gdy widzi się, że dziecko i ojciec też się dogadują. My się dogadywałyśmy na innych płaszczyznach i oni też się dogadują, więc to dla mnie było piękne i było to powodem do radości. To nie, no w życiu bym się nie pokłóciła z tatą, że spędzę z tobą więcej czasu niż ze mną nawet. Nie, nie, nie. Czyli doradzasz takim osobom luz? Tak. Tak, ja myślę, że tutaj chyba to pytanie było właśnie nie z okresu dzieciństwa. Znaczy wiesz, ja tak to próbuję na różne, no bo po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że są, powiedzmy, że jestem taką prowadzącą odcinka, zdaję sobie sprawę z tego, że są różne kobiety w różnych domach, różne mają sytuacje, różne uczucia. Jedna będzie zazdrosna na przykład o małe dziecko, druga będzie o swoją nastoletnią córkę, która na przykład jej wydaje się, że jest ładniejsza od niej samej i na przykład ma tam jakąś zazdrość, bo słyszałam o takich przypadkach. Okay. Więc i co takim osobom doradzić? Jak zrobić, co sobie na przykład pomyśleć, jak przepracować w sobie tą zazdrość o córkę? Albo właśnie o to, że mąż... Ja myślę, że trzeba sobie uświadomić, że jednak rodzice poniekąd żyją dla tych dzieci. No wiadomo, nie te klapki na oczach, że nic innego poza dziećmi nie ma. Nie, 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 to już jest przesada. Miejmy też swoje życie bez dzieci. Szanujmy je i korzystajmy z niego. Ale trzeba, nie wiem, no kurczę, ciężko jest mi się postawić w takiej sytuacji, bo ja nie mam do ciebie takich negatywnych emocji. Ja chcę, żebyś dobrze wyglądała, chcę, żebyś się dobrze uczyła, chcę, żebyś miała dobrą pracę, chcę, żebyś miała fajnego faceta. Chcę po prostu, żebyś była chodzącym szczęściem i żeby ciebie w życiu spotykało tylko szczęście. Ja bym ci tego szczęścia nie zazdrościła. Zazdrościłabym ci, ale tak, kurczę, bez zawiści. Mhm. Wiesz, no? Jest czasami coś takiego, że jesteś w jakimś stopniu konkurentką, prawda? Ale to jest tak, że sama zresztą widzisz, jak siadamy przed aparatem i ja widzę, że wyglądasz źle, to ja się z tego powodu nie cieszę. Och, to ja dzisiaj będę gwiazdą, bo będę wyglądać lepiej. Ja ci wtedy mówię, weź się ogarnij. No, no tak, tak.
Więc tej zawiści we mnie nie ma, więc ciężko jest mi powiedzieć. Po prostu trzeba się tej zawiści wyzbyć. Ta zazdrość będzie, bo jak widzę młodą dziewczynę i widzę ten mój przemijający już czas, no to ta zazdrość jest, że przed nią jeszcze całe życie. I fajnie, fajnie, że jeszcze je przed sobą ma i że dużo rzeczy może ją spotkać i że prawdopodobnie więcej przygód ją spotka niż mnie, że ma większe możliwości niż ja miałam w jej wieku, więc tego jej zazdroszczę, ale właśnie mówię, bez zawiści. Ja chcę, żebyś się tym ze mną dzieliła, chcę w tym uczestniczyć i to już mi sprawi radość. Więc kochane mamy, wasze córki nie są waszymi wrogami. Musicie tak to życie sobie ustawić, żeby też czerpać z tego, co mają wasze dzieci, nawet jeżeli mają się lepiej niż wy. O, no to takie, teraz mam pytanie. Powiem ci, że zdziwiłam się, ale myślę sobie, że jest to bardzo interesujące. O Jezus, boję się, naprawdę się boję. Tutaj naprawdę muszę pochwalić naszych widzów, bo chyba nigdy nie spisali się tak jak przy tych pytaniach. Co pani by zrobiła, gdyby pani córka zaczęła występować w filmach erotycznych? O ja pinkole, aleś mi tutaj zapięła. Sama sobie zapięłam, sama nie wiem jakbym zareagowała. Wydaje mi się, że bym się załamała. Wydaje mi się, że uznałabym to za moją porażkę wychowawczą. Że nie przekazałam córce podstawowych wartości, że nie dałam córce podstaw do kształtowania siebie, podstaw do egzystencji w wieku dorosłym, byłabym załamana. Byłabym załamana i na pewno próbowałabym swoją córkę od tego odwieść. Próbowałabym ją nakłonić, aby tego nie robiła, ponieważ to nie jest sposób na życie. Sprzedawanie swojej intymności, seksualności nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja zawsze powtarzałam Paulinie, że nauka powinna być priorytetem. Zresztą w wieku szkolnym wiele razy rezygnowałyśmy z niektórych wyjazdów, bo Paulina miała sprawdzian, bo Paulina musiała się uczyć. Znaczy masz tutaj takie bardzo konserwatywne podejście, nie? Tak. Z jednej strony zdaję sobie sprawę, że w niektórych przypadkach to jest jedyna droga do zarabiania pieniędzy, a pieniądze trzeba zarabiać. I dziewczyny pochodzą z różnych domów i wiem, że po prostu to jest ich jedyna droga na to, żeby kupić chleb i ziemniaki na obiad. Ale z drugiej strony są po prostu osoby, które nigdy nie miały problemu z pokazywaniem swojego ciała i w domu można było, znaczy w domu różnie się mówi po prostu. Znaczy tak, bo ty to teraz powiedziałeś ze swojej perspektywy. Tak, ale ja jeszcze, no? bo ja chyba wiem, do czego chcesz zmierzać. To znaczy tak, Ania Rubik, modelka, bardzo znana i ona bardzo często pokazuje swoje ciało na zdjęciach. Ma dużo takich roznegliżowanych sesji zdjęciowych i jeżeli na tych zdjęciach jest pokazane kobiece piękno, jeżeli są to zdjęcia zmysłowe, nieginekologiczne, no to na takie coś jeszcze mogłabym przystać. Chociaż i tak z tyłu głowy, nawet jak widzę takie roznegliżowane zdjęcia Ani Rubik, to sobie myślę, ciekawe co na to dziadek. Okay. Albo wujek. Albo jakiś tam kolega z klasy. Ale na to jestem jeszcze w stanie przystać. Jeżeli chciałabyś mieć taką zmysłową, piękną sesję zdjęciową, no to czemu nie? Nie byłabym na nie. Sama może bym w takiej pięknej, zmysłowej sesji zdjęciowej wzięła udział. Ale jeżeli mówimy tutaj czysto o takim, o seksie. No tak. O zarabianiu na seksie, na pokazaniu swojego ciała w celach seksualnych. Nawet jeżeli nie odbywasz aktów, tylko po prostu się pokazujesz nago, no to już jest
Moim mniemaniu zakazane. No to właśnie o tym mówię, że ty jesteś bardziej konserwatywna w tych przekonaniach. Tak. I teraz tak, to jest punkt widzenia mojej mamy. Tak. Natomiast zdajemy sobie sprawę, znaczy myślę, że obie, z tego, że świat teraz jest taki bardziej otwarty na to, że teraz feministki mogłyby w komentarzach, no bo tak, jak w ogóle masz podejście do takich osób? Jakby twoja koleżanka przyszła ci i powiedziała, że jest, nie wiem, gwiazdą porno i nie wiem, jest w jakiejś tam topce, nie? No to bym powiedziała twoje życie. No i właśnie. Dalej bym wziął. Czyli jakby to nie hejtujemy tych osób. Tutaj właśnie chodziło tylko o to, jak mama zareagowała na to, jak ja bym po prostu zarabiała w ten sposób pieniądze. Tak. Tutaj było to, że masz, że miałeś zawsze na mnie inne plany, że tak. Chciałaś, żebym miała inne życiowe cele i tak dalej. No i ja to rozumiem. Ja pewnie też nie chciałabym, żeby moje dziecko występowało w filmach pornograficznych. Nie chciałabym pewnie, żeby taka była jej droga, bo mówimy tutaj powiedzmy o córce. No ale gdyby już się tak zdarzyło, to nie chciałabym się na śmierć i życie pokłócić i powiedzieć ci, że teraz cię, wiesz, wydziedziczę i tak dalej. No to nie ma sensu. Nie, nie. Wtedy próbowałabym pomóc jej zrobić to w taki sposób, tak, żeby to wyglądało ładnie. Żeby to nie było takie tandetne, brzydkie i takie bardzo, może nawet, no takie zbyt wulgarne, takie po prostu tłumacz, tylko żeby pokazać te jej ładne ciałko. Na tym by nie zarabiała. Nie, no są bardzo różne filmy, mamo, więc wiesz, zawsze można to w jakiś sposób lepszy zrobić. No to ja gdybyś... Żeby to było takie bardziej profesjonalne, no wiesz o co chodzi. No. No to ja w takiej sytuacji, jeżeli już byś faktycznie zajęła się czymś takim, no to ja z całych sił próbowałabym cię z tego świata wyrwać. Pokazywałabym ci wtedy inną drogę, że można inaczej. Ale wiesz, jak to zazwyczaj potem jest, że matka z córką się kłócą, że matka z córką nie utrzymuje kontaktu, bo córka... Ale ja bym ci to pokazywała. Ale wiesz, o co chodzi? Wiesz, no... Taki, żeby się nie pokłócić. No może, ale to i tak są wciąż emocje twoje, a na przykład wtedy moje pieniądze, no bo no robi się to dla pieniędzy, tak, no tak. Nie wiem, może są kobiety, które robią to z pracy. Może jakieś 1-2%. Tak, natomiast większość robi to dla słabej pieniędzy, tak? Mhm. Więc... Ale tu, ale ciężkie pytania zadajesz, no. Jezus. No, ciężkie pytania. No ciężka tak. Kwestia. Tak, znaczy generalnie no powiedzmy, że jesteśmy tam jakoś konserwatywne, ale też jakby uważam, że my jakby nikogo za to nie hejtujemy, więc nie powinnyśmy też same za to, że tak powiem, oberwać, no bo każdy ma prawo gdzieś tam do własnych przekonań i poglądów, więc są domy, w których jest to takie otwarte i dziecko jak chcesz to rób, a są domy, w których się to... Neguję. Tak. Jestem ciekawa, jakby to było u was i zachęcam was do kulturalnej dyskusji, nie do hejtowania nas czy kogoś innego, kto ma inne zdanie niż konkretnie ty, który piszesz ten komentarz. Także naprawdę proszę o taką kulturalną dyskusję, a nie odrzucanie się, wiecie, czym? Czym popadnie. No. Mięsem, tak zwanym. Chciałam powiedzieć trochę bardziej dosadnie, no ale mięso też może być. No i dziękuję za to, że byliście z nami w tym odcinku. Mamy nadzieję, że się wam on podobał. Liczymy na kontynuację serii. Mamy tutaj tyle pytań, że na 2 odcinki nam starczy spokojnie. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dawajcie w komentarzach. No i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. O matko i córko. Papa kochani. Bye.